Niepełnosprawność nie jest dla niego żadnym ograniczeniem. Zaangażowany w to, co robi, z głową pełną pomysłów, z sercem ogromnym do tego, co robi. No, człowiek naprawdę z ogromną pasją, a jak wiemy, ludzie z pasją zmieniają świat. Pan Marek Gruszka jest wspaniałym organizatorem w Klubie Honorowych Dawców Krwi, w kole wędkarskim, w kole emerytów, w którym przewodniczy. Współorganizuje imprezy dla dzieci, zawody wędkarskie, współorganizuje zabawy, spotkania, wyjazdy dla seniorów. Jest też aktorem. Działa w amatorskiej grupie teatralnej Woli, która przygotowuje spektakl kabaretowy. Jest moim partnerem scenicznym. Pan Marek jest osobą bardzo aktywną. Ja na początku w ogóle nie wiedziałam, że on jest niepełnosprawny i że stracił nogę w wypadku. Nawet bym powiedziała, że robi więcej niż człowiek, który jest w pełni sprawny. Nie wiem, jak to robi, ale też ma taką naprawdę niesamowitą umiejętność zjednywania sobie ludzi. W każdym działaniu, które prowadzi, a robi to z sercem i nie wiem, kiedy i jak znajduje czas na to wszystko. Bo naprawdę działać w trzech takich klubach, które prowadzą piękną działalność i jeszcze działać bardzo społecznie, wspierać też nasze działania, na przykład ośrodka kultury, to jest niezwykłe. Poza tym jest bardzo lubianym człowiekiem, bardzo pogodnym, takim optymistycznym. On nas też zaraża taką pogodą ducha. Praca w Radzie z kolegą Markiem układa się bardzo dobrze już od wielu, wielu lat. Życzyłabym sobie jako radna wielu kadencji, żeby każdy radny miał tyle cierpliwości, wyrozumiałości i szukanie wspólnego dobra dla mieszkańców, a nie tylko dla nas samych. Obywatel i osoba nawet nie przyjdzie jej na myśl, że jest osobą niepełnosprawną, dlatego że stara się po prostu tak angażować i tak pracuje z ludźmi, że trzeba naprawdę wiedzieć, że jest osobą niepełnosprawną i stara się przede wszystkim pomagać tym osobom niepełnosprawnym i nigdy nie daje do zrozumienia, że on jest inny, dlatego że jest niepełnosprawny. Szanowni Państwo, pan Marek Gruszka został nominowany do tytułu wyróżnienia Uczciwdzony. Dlaczego? Dlatego, że jako osoba niepełnosprawna pokazuje nam, że można działać na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz mieszkańców. Jako radny nie liczy godzin pracy i udziela się na rzecz naszego społeczeństwa. Jako osoba, która oddała wiele litrów krwi, również działa w ten sposób, oddaje swój największy dar, cenny dar na rzecz naszych mieszkańców. Jest to osoba, której naprawdę można, z całą, której można z całą pewnością powiedzieć, że jest godna tego wyróżnienia. Dziękuję.